śnieżną niedzielę. Witam Was, Asia. Co dzisiaj? Dzisiaj pośladki bum bum, co będzie Wam potrzebne? Fajnie by było, gdybyście mieli mini dan, czyli polecam z Decathlona małe gumy, dzięki którym świetnie zbudujemy pośladki. Jeśli takiego nie masz, nic nie szkodzi. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj pokażę, będzie można wykonać również bez minibanda. Zresztą nie do wszystkich ćwiczeń będą nam one potrzebne. Ale jeśli taki posiadasz, to masz tą chwilę, żeby to właśnie gdzieś szybciutko poszukać. Przygotuj też dwa obciążenia. Niewielkie, wystarczą dwie butelki z wodą, jeśli masz hantelki, to dwa hantelki. I chyba tyle. Potrzebujesz 2 metry na 2. Dobry humor, pozytywne nastawienie. Nie będzie dzisiaj za dużo szybkości. Na pewno to nie będzie cardio, więc nie stresuj się, że to niedziela, a ty na treningu. Spokojnie zbudujemy dzisiaj pośladek. Czekam na Ciebie jeszcze momencik. Szukajcie obciążeń, szukajcie minibandów. Ok, jesteście gotowi? Zaczniemy od rozgrzewki, a zaraz później część główna. Prawa marsz. Ramiona pracują naprzemiennie, otwórz klatkę piersiową. 4, 3, 2, ramionka tył. Hop, hop, hop. Przejdziemy do drugiego. Trzymaj tempo i piętro pośladki.
szeroko. Wąsko. Przejdź do marszu. Zostań na dole, łokcie rozpychają kolana. Klatka piersiowa otwarta. Obie pięty w dole. Pobujaj. Kręg ku kręgu, pomalutku podnosimy się w górę, ramionka tył. 4, 3, 2, głęboki wdech nosem i wydech ustami. Raz jeszcze. I ostatni. Okej, kochani, jesteśmy po rozgrzewce. Pamiętamy oczywiście o nawadnianiu, o wodzie, zasiłek wody. Za swój czas wspominam, jeśli macie w domu minibar, to jak najbardziej przyda on się w dniu dzisiejszym do tych właśnie ćwiczeń, które chciałam Tobie zaproponować. Okej. Okay. Dobrze, kochani, dogrzejemy jeszcze poślad, troszkę więcej ruchu i później zwalniamy, ciśniemy ostro w dół, garda wysoko, mniej więcej na wysokości między klatką piersiową a brodą. I co robimy? Przód, przód, bok, bok. Kopiemy, nie wysuwamy nóg do przodu, tylko kopnij. Intensywne kopnięcie. Przód, przód, bok, bok. Staraj się podnieść stopy jak najwyżej. Mocny brzuch i walczysz. Jeszcze. 8, 7, 6, 5, ostatnie 4, dawaj, dawaj, nie opuszczaj stóp, 3, 2, ostatni, przejdź do marszu. Okej, jak się czujesz? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Tak jak obiecałam, zwalniamy. Jeszcze chwila marszu.
się na prawej stopie stabilnie. Mocno zbita stopa w podłogę, lewa pracuje. Dwa razy kopnij do tyłu. Raz, dwa. Kolano w górę. Raz, dwa. Stabilnie tułów. Hop, hop. Zobacz. Dwa razy cofam kolano. Za każdym razem pięta w dole. Palce na siebie. Palce stóp oczywiście. Jedziemy, jedziemy. Raz, dwa. Raz, dwa. Noga, na której stoisz, zgięta w kolanie. Nie prostuj nogi w kolanie. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Okej, marsz. Idziemy, idziemy w marszu. Zamieniamy nogi. Stań na lewej. I dwa razy tył. Brawo. Raz, dwa. Kolano góra. Raz, dwa. Góra. Raz, dwa. Stabilnie tu, nie bujamy. Raz, dwa, hop, raz, dwa, hop, raz, dwa, hop, raz, dwa, hop. Jeszcze. Walczymy, walczymy. Raz, dwa, raz. Dwa. Ostatni dwa. Okej, marsz. Dwa. Szybki łyk wody. Jeśli masz minibanda, o którym wspominałam, to jest ten moment. Będziemy go zakładać na kostki. Kochani, świetne minibandy. Ma firma Decathlon. Polecam szczerze. Naprawdę mega wytrzymałe gumy. Trzy grubości gumy tak naprawdę przydadzą się do pełnego treningu, zarówno dół, jak i góra naszego ciała. Polecam gorąco. A teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tak jak mówiłam, załóż gumę na kostki. I kochani, najzwyklejszy podwójny step touch, ale zamień go. Prawa marsz. Hop, hop. I teraz tak, na co zwracamy uwagę przy tym step touchu, który będziemy robić. Palce stóp skierowane są prosto. Nie rozchodzą nam się na zewnątrz. Guma jest cały czas w napięciu. Czyli nie wisi. I chyba z takich informacji, jeśli chodzi o stópki, najważniejsze to wszystko. Teraz tak, jeśli chodzi o pozycję. Brzuch wciągnięty, klatka piersiowa otwarta, pośladki są z tyłu. Kolana nie powinny wychodzić poza linię stóp. I tak właśnie w tej pozycji będziesz robić podwójny step touch. Już za chwilę. 4, 3, 2. Idziemy. Hop, 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 hop. Pilnuj tych ustawień, o których mówiłam. 4, 3, 2, prawa noga, bok, bok, bok.
trzymaj ją. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze cały czas bok. Cztery, trzy, dwa, idziemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ta sama noga, raz jeszcze bok. Uwaga! Hop, hop, hop. Zauważ, że pomagam sobie ramionami naprzemiennie. One nie zwisają, cały czas pracują. Cztery, trzy, dwa, idziemy. Hop, 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 hop. Uwaga! Przy kolejnej zmianie noga będzie pracowała też ta sama. Czyli brawa. Prawa idzie tył. Przygotuj się teraz. Tył, 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 tył. Przeszkadza w linię dekatlon. Jeszcze, jeszcze. Ciśniemy razem. Tył, 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 tył. Odbijaj się z palców. To samo, co wtedy. Pośladki cały czas z tyłu. Brzuch na pięciu, ramiona pracują. Jedziesz ze mną, jedziesz. Nie poddawaj się. Cztery, trzy, dwa, idziemy. Hop, 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 hop. Cztery, trzy. Dwa raz jeszcze tył, 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 walcz, walcz. Cztery, trzy, dwa, idziemy. Wow, mi już lewy poszczep bardzo pali. Nie wiem co u Was, mam nadzieję, że trzymacie technikę. Uwaga, mix, mix, bok i tył, bok i tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył, ciśnij, ciśnij. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uwaga, idziemy. Raz, dwa. Au, au. Cztery, trzy, dwa. Jeszcze mix. Bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył. Cztery, trzy, dwa. Marsz! Guma cały czas w napięciu. Cztery, trzy, dwa. Kolana wysoko. Dawaj! Ciągnij gumę wysoko. Trzymaj, trzymaj tempo. I nisko. Niziutko. Wracamy w miejscu. Mięśnie odpoczywają. Uwaga. Pajac. Hop. Hop. Przejdź do marszu. Ciągniemy kolana wysoko w górę. Cztery, trzy, go!
Mam dla Ciebie świetną wiadomość, Zuzana, druga noga. Okej. Okay. Kochani. Tym razem lewa marsz, lewa marsz, lewa, 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 lewa. 4, 3, 2. Idziemy. Raz, dwa. Raz i dwa. Uwaga, noga, lewa, bok, 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 bok. Tak jak wcześniej, wybijaj się z palców, akcentuj tu to uderzenie w podłogę. Cały czas pośladki z tyłu, brzuch ciągnięty. 4, 3, 2. Idziemy. Raz, dwa. Cztery, trzy, dwa. Ta sama noga bok. Ramiona pracują. Jeszcze, jeszcze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Idziemy. Cztery, trzy, dwa, noga tył, tył. Tył, 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 tył. Jeszcze chwila. 4, 3, 2. Idziemy. Dwa, noga tył. Trzymaj tempo. 4, 3, 2. Idziemy. Uwaga, nic przed nami. 4, 3, 2, go! Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni. Idziemy. Hop, 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 hop. Ajajaj, ale mój pośladek płonie. Raz jeszcze miks. Bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył, bok, tył. 4, 3, 2. Przejdź do marszu. Hop, hop. Jak Wam poszło? Mam nadzieję, że nie przerwaliście. Z każdego ćwiczenia było po 2 serie. Uwaga, kolana wysoko w górę. Hop, hop. Guma w napięciu. Wysoko, wysoko kolana. Ciągnij gumę w górę. Nisko, dryptamy. Odpoczywamy, odpoczywamy. Dobra,
stopę za stopę i ciągnij ramiona w dół i kręg po kręgu zejdź. Jak najniżej. I pomalutku góra, ramionka tył. Zamieniamy stópkę i znowu w dół. I pomalutku góra, ramionka tył. Łyczek wody, kochani. Pierwszy blok za nami. Dobrze, teraz tak. Schodzimy, kochani, do przysiadu. W tej pozycji zostajemy. Zostajemy w przysiadzie. Postaram się pokazać bokiem. Mam nadzieję, że będę widoczna. Zostajemy w przysiadzie dość nisko. Dłonie na podłodze. Idziemy do wysokiego podporu. Mocno zepnij poślad, uda. Ciągnij brzuch. Przyciągnij żebra. W kierunku do biodra, ciągnij pęcherz do kręgosłupa i wracamy do przysiady. Hop! I dół. Mocno na tym pośle. Hop! Zauważ, że nie podnoszę się zupełnie w górę. Cały czas. Wysoki podpór i siad. Przechodzimy do deski bocznej. Tak, wiem. Wiem, miały być pośladki. Będą. Deska boczna, łokieć pod barkiem. Stopa na stopie. I idziemy. Góra, góra. Wersja troszkę łatwiejsza. Kolano na macie. I druga noga podparta na podłodze. Trzymasz? 4, 3, 2, noga od sufitu, góra. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, luz. Tak głośno mówię? Nigdy nie. Okej, kochani, raz jeszcze.
jedna seria. 4, 3, 2. Dawaj, dawaj, nie ociągaj się.
pacjenta. Chowaj głowę w ramiona. I kręć po kręgu w górę. Ramion do tyłu. Zostajemy z gumą na kostkach. Kochani, przysiad z liftem do tyłu. Przysiad, lift. Tylko i wyłącznie lewa noga pracuje. Przysiad, lift. Pokażę Wam bokiem. Przysiad, lift. Pięta idzie do tyłu, palmy są na siebie, klatka piersiowa otwarta. Nie bujamy tułowiem, nie machamy, nie pomagamy sobie. Blokada jest z góry, pracuje tylko od biodra do stóp, skała noga. Hop, przysiad, hop, przysiad, hop. Ciśniemy, ciśniemy. Ostatni dwa. Ok. Co robimy? Zamiana nogi. Pamiętajcie, że stópki ustawione są tak, żeby guma była w napięciu. Ciśniemy. Ok. Trzy, dwa, jeden. Ok. Słuchaj, ściągamy minibank, łyczek wody. Pobawimy się chwilę za krokami, z wypychaniem obciążenia do przodu. Normalny, klasyczny zakrok bez skosu. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Zaczynamy od jednej nogi. Jedna noga tylko będzie pracowała. Lewa do tyłu, lewa do tyłu i w międzyczasie wyciągasz obciążeniem ręce. Już pokazuję bóżkiem, klatka piersiowa otwarta, kolana idzie do podłogi. Hop. Nie prostuj rąk w łokciach. Cały czas tak. Noga, na której stoisz. Nie prostuje się w kolanie, nawet w momencie, kiedy jesteś u góry. Tak, jest, tylko dociągasz. Ostatnie dwa razy. Zatrzymaj, zluzuj. Ok, zamiana. Zamiana strony. Gotowi.
ciąg. Martwy ciąg na jednej nodze. W dół. I góra. Pamiętaj, u góry zgopiąć pośladek. Wyprostować się. Ładnie w górze. Dociągnąć. Op. Dociągnąć mocno biodra. Zakręcić tak zwany ogonek do przodu. Jeśli nie masz minibanda, nic nie szkodzi. Wystarczy butelka z obciążeniem. Dokładnie to samo zrobisz. Hop. 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 Możesz zmienić rękę, możesz mieć w dwóch rękach obciążenia. Jak wolisz. Hop. Dla mnie najważniejsze, żebyś dociągnęła ten właśnie ogonek biodra, lekko zakręć w górę i ciśniemy. Jeszcze. Ostatnie dwa. Zamieniamy strony, zamieniamy strony. Przypominam, ćwiczenie możesz zrobić z minibandem bądź bez. Pamiętaj, że przeciwna stópka do ręki. Jedziemy.
ciągnie się wysoko w górę. Skłon do lewej. I do prawej. Przenieś ramionka do przodu. Ramiona ciągną w jedną stronę, w drugą ciągną plecy. Otwórz strach. Klatkę piersiową, zamknij wybrać. Klacz jeszcze. Ostatni. Znów zadłonię góra. Boczkiem, boczkiem. Dłonie za plecami. Zrotuj biodra do przodu. Ciągnij lewą stopę do pośladka. Kolano blisko kolana. Klatka piersiowa otwarta. W celach równowagi możesz przenieść ramię w bok bądź w górę. Ta sama stópka do przodu. Złam za palce. Staraj się zejść jak najniżej głową w stronę kolana. Ręką w ręku góra, ramionka tył, głęboki wdech nosem i wydech ustami raz jeszcze i ostatni. Brawo, lewa, mam nadzieję, że wytrzymaliście cały trening, byliście do końca. Miłej niedzieli, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia już niedługo.